No dobrze, to chyba będziemy zaczynać. Powoli będą do nas dochodziły kolejne osoby, a my rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja się nazywam Agnieszka Chomicka-Bosy. Ten kaszlący to Julek, mój syn. On dzisiaj mi trochę pomoże przez chwilę, więc on tutaj czuwa i czuwa na mój sygnał. Jak mu dam, to wtedy przystąpi do akcji. Witam serdecznie wszystkich, tych, którzy jeszcze zaraz do nas dojdą również. Ja mam nadzieję, że przed ekranami komputerów nie siedzą sami rodzice, bo jeśli tak jest, to słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj sobie sami nie poradzicie. Musicie pomóc dzieci. Więc czym prędzej zaproście swoje dzieci również przed ekran komputera, będą wam dzisiaj potrzebne, po prostu. Nie poradzicie sobie bez nich. Piątek jest zazwyczaj takim dniem, kiedy spotykamy się razem, mamy więcej czasu dla siebie, bo przed nami weekend. Ten tydzień jest takim tygodniem specyficznym, kolejnym, kiedy cały tydzień byliśmy ze sobą. Przychodzi piątek. SMS-a i chcę go wam pokazać, bo myślę sobie, że jest on dosyć. O, jak to zrobić, żeby to było widać? O, chyba tak. Jeszcze kilka dni kwarantanny z dziećmi w domu i rodzice sami wynajdą szczepionkę na wirusa. Czy wy się z tym zgadzacie również? Czy też tak czujecie? Mam nadzieję, że nie. I dziś próbujemy przekonać was do tego, że wiecie, czasami są takie momenty, kiedy dosyć jest nam trudno i chcielibyśmy mieć 5 minut tak zwanego świętego spokoju. Święty spokój będziemy mieć. Ale w tak zwanym międzyczasie fajnie jest porobić coś ciekawego z dzieciakami. Samsung Cyfrowy Kontakt jest to program, w ramach którego podejmujemy szereg działań skierowanych głównie do dorosłych, ale i dzieci. Wspólnie razem myśląc i warsztatując nad różnymi fajnymi rzeczami, wypracowując pewne wspólne działania odnośnie cyfrowego świata, dobrostanu tego i innych takich fajnych rzeczy. Ja przypomnę sobie jeszcze na samym wstępie kilka naszych publikacji, które do tej pory się pojawiły. Jeszcze jako sam bardzo fajny, rodzinny przewodnik po cyfrowym świecie oraz nowość, bardzo świeżutkie, edukacyjne dla rodziców i edukatorów. I z tymi kartami będzie dzisiaj związana pewna niespodzianka. Czekajcie cierpliwie do końca webinaru. Wszystkie publikacje, które tutaj pokazałam, występują w wersji papierowej, ale również, o, to właśnie Julek, ale również w wersji elektronicznej i pewnie zaraz nam się tu pojawią linki dla wszystkich chętnych do pobrania, a polecam, bo warto mieć te publikacje. No dobrze, kochani, to ja dzisiaj na początku może do tej publikacji sięgnę. Aktywności na start. Czasami jest tak, że człowiek musi wymyślać jakieś ciekawe, fajne rzeczy, żeby było fajniej w domu. Okej. No dobra, mamy śniadanie. Za nami dwie kanapki z szynką, jakaś jajecznica i dziecko mówi: Mamo, chcę kanapkę z kremem czekoladowym. Zrobisz mi?
Okej, zrobię ci. Ale wiesz co? Od dzisiaj to nie będzie wcale takie proste. Mamy krem czekoladowy. Mamy kromkę chleba albo buły. Mamy nóż. Mamy nóż. No dobra. Okej, mamy. Zaprogramuj mnie tak, abym mogła zrobić ci tę kanapkę. Co to znaczy? No, znaczy to, że masz mi wydać precyzyjne komendy, abym krok po kroku wiedziała, co mam zrobić, żeby tę kanapkę ci zrobić. Co mam zrobić, żeby tę kanapkę ci zrobić? Słuchajcie, to wcale nie jest takie proste. To zadanie, o którym Wam teraz opowiadam, funkcjonuje w sieci jako challenge związany z kanapką, i tutaj jest inspiracja, źródło do tego. I się okazuje, że dzieci, które dokładnie takie zadanie miały do wykonania, bo tata je o to poprosił, przechodziły sporą frustrację, odczuwały sporą frustrację, bo ich komendy nie były precyzyjne. A tata niestety precyzyjnie odnosił się do ich nieprecyzyjnych komend. Ja myślę sobie, że nie można tego zadania robić na pusty brzuch. Czyli wiesz, nie może być tak, że gdy dziecko jest głodne i prosi cię o kanapkę, ty przeciągasz tę sytuację, a ono, bo pusty brzuch. Dziecko głodne to złe dziecko. I myślę sobie, że to zadanie dopiero fajnie jest zrobić wtedy, kiedy dziecko już jest trochę zapchane szynką i żółtym serem, i na deser może dostać taką kanapkę. Fajna zabawa i fajny przyczynek do tego, aby mówić o różnych instrukcjach. Instrukcjach, które funkcjonują wokół nas. Bo gdy mówimy o jakiejś czynności, to widzimy tę czynność całą. Ale gdy przychodzi, jest takie zadanie, kiedy daną czynność dużą musimy podzielić na bardzo małe części, to się okazuje to niebywale trudne. Bo wyobraźcie sobie taką czynność jak mycie zębów. Okej, no wiemy o co chodzi, robimy to od wielu lat, ale spróbuj podzielić to na małe etapy. Co trzeba najpierw zrobić, żeby umyć zęby? Pobaw się w to z rodzicem, pójdźcie do łazienki i przesteruj swoją mamą albo swoim tatą tak, aby w końcu umyli zęby. Co po kolei muszą zrobić, aby tę czynność wykonać? Okazuje się, że śmiechu może być co niemiara. Polecam. No dobrze. To ja teraz wykorzystam swojego syna, który krąży wokół mnie. Trochę mi przeszkadza. I on się też trochę niecierpliwi, bo ja mu wcześniej powiedziałam, że Julek, będziesz mi potrzebny do dwóch zadań. I Julek, to jest ten czas, kiedy musisz tu przyjść, pokazać się nam, chodź, Dzień pomagać. dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, Julek jest w takiej fajnej koszulce. O, właśnie. A to dlatego, że uczestniczył w warsztatach, które Cyfrowy Kontakt organizował, i dostał taką fajną koszulkę. I on w tej koszulce dosyć często chodzi. I dzisiaj też postanowił wystąpić w tej koszulce. No dobrze, to ja odkładam sobie tutaj krem czekoladowy, chleb i nóż. Julek, po spotkaniu przesterujesz mną i wiesz, jak ci się uda, to może ci zrobię kanapkę. Co ty na No, to? może być. Dobra, okej. No dobrze. Dobra, dobra. I teraz tak. Czasami jest tak, że musisz wykonać bardzo nudną rzecz, na przykład pranie. Julek, gdybym na jutro zaplanowała pranie, gdybyśmy, wyobraź tak sobie, że wyrzucamy z tego naszego kosza, chodź tutaj bliżej, o tak. Julek, wyobraź sobie, że wiesz, wyrzucamy z tego naszego kosza te wszystkie nasze ubrania, i tak zerkamy na to, co mamy przed sobą. To jak myślisz, na jakie kategorie moglibyśmy te nasze ubranie posortować?
Masz jakiś Możemy pomysł? posortować to kolorami, że na przykład, Okej, żeby no. się nie zabarwiły, bo czasami ktoś może mieć pretensje, że ktoś tam źle ten. Jeszcze możemy to od małej do dużej. Dobra, czyli tak, segregacja według kolorów, segregacja według wielkości, tak. Od największej do najmniejszej na przykład. Albo też od najmniejszej do największej. Dobrze. Mhm. Albo też możemy zrobić, w których ubraniach najczęściej chodzimy, to jako pierwsze je wybierzemy, a w tych, których rzadko chodzimy, to je później wybierzemy. Czyli takie, taka kupka ulubionych ubrań, tak. I taka kupka niezbyt ulubionych ubrań, i gdyby te ubrania nawet się gdzieś zgubiły w praniu, to pewnie nie byłoby nam szkoda. No. Okej. Czy masz jeszcze jakiś pomysł, jak moglibyśmy posegregować te ubrania? Czyli mamy tak, według kolorów, według wielkości, według tych ulubionych i mniej ulubionych. Masz jeszcze jakiś pomysł? Od jakich moglibyśmy jutro zacząć prać? Od małych. Od tych małych, dobra. A wymyślamy jeszcze sobie jakąś kategorię? Nie. Może ty jakąś powiesz. Ja myślę sobie, że moglibyśmy jeszcze posortować te ubrania na przykład według właściciela, czyli ubrania moje, ubrania twoje, ubrania Zuzi, ubrania taty. No, to może być. No nie, to też jest całkiem, no. Jeszcze jest jeden minus, bo możemy się kłócić, kto jest pierwszy, kto jest drugi. A, rozumiem, czyli ubrania, którego właściciela idą do prania jako pierwsze. No, Okej, a masz jakiś sposób na to, żebyśmy się nie kłócili? Moim zdaniem trzeba zrobić tak, że od najmniejszego do największego. Od właściciela najmniejszego? No. Tego najmniejszego wzrostem, tak? Czyli ja. A, to dlatego takie kryterium wybrałeś, bo chciałbyś, żeby twoje ubranie były prane na początku. Tak. Ale ja myślę, że to jest całkiem niezły pomysł. Czyli tak, już wiemy, według jakich kategorii moglibyśmy posortować nasze brudne ubrania. To jutro jest sobota. To po śniadaniu moglibyśmy zacząć prać. I co ty myślisz o tym? No, na śniadaniu byśmy zjedli kanapkę z kremem czekoladowym i ty mnie zaprogramujesz? Ale oczywiście po bułce z szynką. Kocham cię, synu. Po bułce z szynką, później kanapka z kremem czekoladowym, a na deser pranko według kategorii, które sobie jakoś tam wspólnie obierzemy. I już wiemy, że żeby się nie kłócić, to wybraliśmy sobie takie kryterium, że zaczynamy od osoby, która jest najmniejsza wzrostem. Tak. No dobra, to ja już wszystko, jest wszystko ustalone, wiemy, co jutro rano będziemy robić. To wiesz co, ja myślę, że skoro jesteś taki dobry w zadaniach związanych z klasyfikowaniem i sortowaniem, to mam dla ciebie jeszcze jedno zadanie związane z tym, co lubisz, czyli słodyczami, ale dodatkowo jeszcze będzie to trochę zabawa zręcznościowa. Zgadzasz się? No, tak, tak. Super, no dobra. Skoro wygram czekoladę, A skąd wiesz, że to będzie czekolada? Oczywiście, że to będzie czekolada. Słuchajcie, oczywiście, że to będzie czekolada. To jest fajne zadanie, kiedy czasami dziecko, a moje dzieci często tak mówią niestety, mamo, chce mi się czegoś słodkiego. No dobra, to mamy coś słodkiego, na przykład czekolada, ale żeby to nie było takie proste, żeby było trochę fanu i zabawy rodzinnej, żeby było trochę rywalizacji, to zróbmy to tak. Gdzieś jest nam potrzeba. Mamy kostkę do gry, mamy czekoladę i mamy rękawiczki. Najlepiej grube, zimowe, bo w nich będzie najtrudniej to zadanie wykonać. Uwaga. Dobra, Julek, to kto zaczyna? Ja czy ty? Żebym ja miał łatwiej to otworzyć. To wytłumaczycie, co chodzi? Dobrze, to wytłumaczę, co chodzi. Że jedna osoba zakłada rękawiczki na dłonie, i próbuję otworzyć czekoladę. I na przykład mama zaczyna. Julka, to mama zaczyna pierwsza, a ja rzucam kostką. Jak wyrzucę 6, to ja to pokażę do kamery, albo dobra. Mama pokaże, gdy dobra. Będzie moja tura, gdy ja to będę otwierał. Okay. To wtedy jest stop. I tyle, ile otworzyliśmy, to tyle zostaje. Wtedy jest zamiana. Ty zakładasz rękawiczki, a ja rzucam kostką. Tak. Zobaczymy, komu z nas
Mnie czy tobie uda się pierwszemu dobrać do kostki z czekoladą. No. Ten będzie mógł pierwszy tę kostkę zjeść. No. Ale jak się za pierwszym razem wyrzuci 6? To ja będę mogła tylko bardzo mało otworzyć. Ok, to co, zaczynamy? Tak. Uwaga, start. To nie jest wcale takie łatwe. Naprawdę nie jest to takie łatwe. Próbuję jak tylko. Zamiana. Super, super, to proszę bardzo, zakładasz. Ja niestety ci za bardzo nie otworzyłam tej czekolady, przepraszam, ale to chyba jestem niezbyt dobra w tej konkurencji, bo mi to kiepsko wychodzi. Dobra, uwaga, start. Sześć, stop. Dobra, okej, to ostatni. Figur w ogóle się nie da złapać za No to jest to. takie trudne, że ja nie wiem, czy w ogóle nam się uda to zadanie zrobić, ale spróbujemy, Dobra, dobra? trzy, cztery, Cztery, cztery. tak. Okej, aż. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra. Chciałam powiedzieć, że udało mi się otworzyć i po prostu w nagrodę mogę zjeść kawałek czekolady. Julek, czy chciałbyś się poczęstować? No. Dziękuję. Proszę bardzo, kochanie. Dziękuję. Dzięki, Julek, za pomoc. Piąteczka. Pa. Teraz możesz iść z tatą na spacer. Pa, pa. Pa. Okej. Okay. Ja w międzyczasie, przepraszam, będę zjadała czekoladę, którą wygrałam, więc mam prawo ją zjeść. Udało się, ale to naprawdę nie było takie łatwe. Dlatego polecam Wam takie zabawy przy prostych czynnościach, typu róbmy kanapkę, zróbmy pranie, otwórzmy czekoladę. Fajne są takie, im prostsza rzecz, tym daje dużo więcej możliwości do eksplorowania jej, wymyślania różnych aktywności i fajnej zabawy. Ja teraz się naprawdę fajnie bawiłam, mimo tego, że to naprawdę jest trudne, słuchajcie. Muszę chyba wymyślić następnym razem, może jakieś nie zimowe rękawice wezmę, ale na przykład wiosenne. To jest jakiś pomysł. Okej, okay. Słuchajcie. Ja w międzyczasie sobie przeżuwam moją wygraną czekoladę. Opowiem Wam o kilku innych bardzo prostych aktywnościach, które możecie z dzieciakiem zrobić u siebie w domu. Dają dużo fanu i zabawy, przy okazji uczą. Klocki Lego, klocki Duplo, jakiekolwiek klocki, jakie macie w domu. Nie wiem, jakie mam problemy z pokazywaniem tego w kamerze. Garść klocków, dosłownie garść klocków, które widzicie tutaj na zdjęciach. Mamy dwa zestawy takich samych klocków. Niech to będzie 5 klocków w jednym zestawie i dokładnie takich samych 5 klocków w drugim zestawie. Na zdjęciu jest Julek właśnie z moim mężem. Zrobiłam im zdjęcie przy okazji, gdy grali, i pomyślałam sobie, a wykorzystam to. Pokażę, jak można to, jak fajnie można to zrobić. I zadanie polega na tym, słuchajcie, dzielimy się tymi klockami na dwa. Dzielimy te klocki na dwa takie same zestawy. Siadamy do siebie plecami, tak jak na zdjęciu, i się umawiamy, kto zaczyna tworzyć z tych klocków budowlę. Tutaj zobaczcie, Julek na zdjęciu jest pokazana, jak stworzył swoją budowlę. I to jest, słuchajcie, najłatwiejszy etap tej całej zabawy. Najtrudniejsze przed nami. Otóż osoba, która stworzyła budowlę, ma przekazać instrukcję ustną tej osobie, która jest u niego za plecami. Zabawa wbrew pozorom wcale nie jest taka łatwa, bo uczy, jak trudna jest komunikacja między ludźmi. Uczy precyzyjnego wydawania instrukcji. Uczy współpracy. I wiecie, ostatecznie już na samym końcu w ogóle mnie nie interesuje, czy te dwie budowle są takie same, ale fajnie jest obserwować ludzi w tym procesie. Patrzeć, jak na przykład komunikuje się tata z synem, albo na przykład brat z siostrą, albo na przykład żona z mężem w takim zadaniu. Fajne jest obserwowanie
jak się komunikują, jak ze sobą współpracują, a ostatecznie, czy im wyjdą dwie takie same budowle, czy nie, to naprawdę jest tak między nami najmniej ważne w tej zabawie. Chociaż pokazuje, że czasami to, co dla nas jest niebywale jasne i proste, wcale takie jasne i proste nie jest dla drugiej osoby. No dobrze. Skoro już mamy klocki Lego, dokładnie na takiej samej zasadzie można budować każdą inną aktywność związaną z klockami, bądź też z przekazywaniem instrukcji, na przykład za pomocą rysunku. Tuż przed naszym webinarem zrobiłam też z Julkiem taką zabawę. Zobaczcie, on narysował sobie wcześniej taki obrazek. Tak, po środku to jest pad, jeszcze jest pudełko, a tutaj jest sześcian. Tak, on wygląda jak koło, ale to jest sześcian, tak mi wyjaśnił, że to jest sześcian. Stworzył sobie taki obrazek i teraz, ja nie widziałam, co on ma narysowane. Miał za zadanie przekazać mi przy pomocy znowu instrukcji ustnej, co mam zrobić, aby mieć dokładnie taki sam obrazek. Jak się okazało, znowu wcale to nie jest takie łatwe, bo pokazuje, że trudno jest określić też stosunki przestrzenne. Tu jeszcze dziecko musi się wykazać orientacją w schemacie i własnego ciała, i orientacją na kartce, ale takie proste zabawy dają możliwość poszerzania swoich takich kompetencji i wspólnego, fajnego spędzania czasu. No dobrze, to skoro słuchajcie, już jesteśmy w domu i trwa to sporo, to może zróbmy sobie coś z niczego. Bardzo lubię wszystkie zabawy, które można zrobić w domu. Wcale nie trzeba iść do sklepu i kupować pomocy edukacyjnych albo inne jakieś gier edukacyjnych, bo naprawdę można to zrobić w domu. Fajne są story cubes, fajne są różne kości opowieści, ale co wy na to, żeby w domu stworzyć nakrętkowe opowieści? Siedząc w domu już ponad tydzień, pomyślałam sobie w tym czasie, że przejrzę zawartość swoich piwnic. I okazało się, że mam w piwnicy sporo czystych nakrętek słoiwkowych. Pomyślałam sobie, że może wobec tego wykorzystam je do jakiejś aktywności z dziećmi. Po pierwsze, sporą frajdą było dla nich wykonanie obrazków. To jest obrazek mojej córki, to jest obrazek syna. Siedzieli i sporo im czasu zajęło wykonywanie tych obrazków, a gdy już mieliśmy je, to zabawa polegała na tym. Odwracamy nakrętki tym rysunkiem do dołu, mieszamy, mieszamy, mieszamy i wybieramy sobie określoną liczbę, na przykład 5 nakrętek. Wybieramy, odkrywamy je, no i dobrze. Skoro mamy przed sobą obrazki, to teraz spróbujmy stworzyć jakieś opowieści. Możemy te opowieści tworzyć według jakiegoś kryterium, na przykład tworzymy opowieści z gatunku komedia. Okej, czyli jak mam jakiegoś takiego pana, drzewo, słońce i kwiaty w wazonie, to jaka opowieść mogłaby z tego powstać? Opowieść z gatunku komedia. Dajcie jakiś przykład. Jeszcze raz przypominam. Pan, ludzik, drzewo, słońce, kwiaty w wazonie. Czekam na wasze propozycje. Zdanie, opowieść. No dobra, takie wiecie, jedno zdanie. Z gatunku śmiechowych. Czy ktoś ma jakąś propozycję?
Oczywiście, że czekam. W końcu czekoladę przełknęłam. No, fajne, słoneczny dzień. Pan siedział na drzewie i wypatrywał kwiaty w wazonie. Jest okej. Czy ktoś ma jeszcze jakąś propozycję? Pan miał zaprzyjaźnione drzewo, które miało wtyki u Boga Słońca i często zajadali się podarowanym przez niego pomarańczowym popcornem. Fajnie. Adaś, lat prawie 5. Człowiek stoi przed drzewem, świeci słońce i trzyma kwiaty w wazonie. I człowiek kichnął od słońca i kwiaty wyleciały. Adaś, super. Świetny pomysł. Zobaczcie, w ten sposób można się fajnie bawić. Powiedziałam teraz o gatunku komedia, ale gdybyśmy jeszcze spróbowali z tych obrazków, czyli mężczyzna pan, drzewo, słońce i kwiaty w wazonie, ułożyć historię mrożącą krew w żyłach. Jakby ta historia brzmiała? Czekam na informacje. Historia mrożąca krew w żyłach. Macie pomysł? Czekam. Widzę, że piszecie, więc czekam, a wiem, że to zajmuje czasu trochę. Drzewo spadło na pana, który niósł kwiaty, ale słońce mu mrugnęło, że to jeszcze nie koniec historii. Drzewo spadło na pana, więc tutaj jest ten element, wiecie, mrożący krew w żyłach. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło, prawdopodobnie, bo to jeszcze nie jest koniec tej historii. Słońcu tak spodobało się drzewo, że zaczęło się do niego zbliżać. To było niebezpieczne dla niego. A co potem? Jeszcze pomyślał. Adaś, człowiek spadł z drzewa, bo słońce go oślepiło, a kwiaty mu wypadły. No jasne, przecież. Obudziłam się rano, spojrzałam przez okno. Słońce mnie oślepiło, a kwiaty w wazonie okazały się mięsożerne. To naprawdę. Brzmi nieźle. Pan był bardzo zły, więc słońce zgasło, przez to drzewo uschło i kwiaty zwiędły. To prawie już jak horror. Masz rację. To już prawie jak horror. Super. Dzięki za te opowieści. Wcale nie jesteście zmęczeni, drodzy rodzice, tak mi się wydaje, bo wy po prostu tryskacie kreatywnością. A, już wiem, przyleciał super człowiek i poważnie porozmawiał ze słońcem. Sytuacja wróciła do normy, chyba. Okej. Dobrze. To jeszcze będziemy czekać i podpatrywać na wasze wpisy, a ja przechodzę dalej. Co można zrobić jeszcze? Komu już się skończyły jajka? No, mi się już skończyły. Więc wykorzystałam, słuchajcie, pudełko po jajkach do takiej oto zabawy. Ja sobie pomyślałam o matematycznej, ale tak naprawdę może być każda inna.
To pudełko po jajkach segreguje nam, jest takim organizerem, taką planszą do gry. Ale zamiast tego, o, na razie przerywam, bo tutaj kolejny wpis. Słońce nagle zgasło. Kwiaty wypadły z wazonu. Po chwili ciszy drzewo wyrwało swe korzenie i ruszyło w stronę człowieka. Bardzo dobrze, Aneta. To naprawdę jest niezła historia na tę wieczorową porę. Sam raz. Super. To ja wracam do tego naszego pojemnika po jajkach. Wiecie, to wcale nie musi być pojemnik po jajkach. Ten pojemnik segreguje nam przestrzeń, jest taką planszą do gry, ale możemy zrobić to na kratownicy, na każdej innej przestrzeni. Ja myślę sobie, że wykorzystując różne rzeczy, które mamy w kuchni, pokazujemy dzieciakom swoim, że wiesz, zobacz, ten pojemnik po jajkach wcale nie musi być tylko pojemnikiem po jajkach. Może być na przykład naszym pudełkiem naszej gry. Oczywiście, Edyta, masz rację, że po jajkach trzeba wymyć. I to też pokazujemy, taki sposób myślenia, trochę takiego wyjścia z pudełka, w sensie takiego myślowego pudełka, z myślenia o danym przedmiocie, bo dany przedmiot może służyć jako pojemnik po jajkach, ale może mieć zupełnie inne przeznaczenie. Fajnie jest pokazywać właśnie w takich sytuacjach, do czego co można wykorzystywać i w jakich sytuacjach. Okej, dobrze, słuchajcie, to mamy tak, pojemnik na jajka, mamy nakrętki po butelkach i ja na tych nakrętkach powpisywałam działania. To było dodawanie i odejmowanie, bo ćwiczyłam to ze swoim synem, a on jest w pierwszej klasie, więc te działania akurat były dostosowane do jego możliwości. Na nakrętkach wpisałam działania, wyniki tych działań powkładałam w miejsca po jajkach. I teraz zobaczcie, zadanie bardzo proste. Poziom pierwszy. Policz i połóż nakrętkę na wynik. Super, udało się. To teraz poziom drugi, zróbmy to na czas. I w tym zadaniu możesz być w procesie. To znaczy, dzisiaj sprawdzamy, słuchaj, ile czasu ci zajęło ułożenie tych działań? No na przykład 30 sekund, albo minutę, albo 2 minuty. Super, notujemy to sobie. Wrócimy do tego zadania jutro. Jestem ciekawa, w jakim czasie jutro ułożysz te działania. Kontynuując to zadanie przez kilka dni, możemy pokazać dzieciom ten proces, w którym robią to coraz sprawniej, robią to coraz lepiej. Myślę sobie, ktoś tutaj wrzucił, że to jest fajne do tabliczki mnożenia. Tak, dla drugiej, trzeciej klasy szkoły podstawowej, czwartej, piątej chyba już nie będzie potrzeba, nie będzie takiej potrzeby. Ja myślę sobie, że fajne jest to zadanie do ćwiczenia tabliczki mnożenia. Jak wiecie, już mamy dosyć ćwiczenia tak metodą tradycyjną i dzieciakom się bardzo, bardzo nudzi, to spróbujmy wymyślić coś, co jest dla nich atrakcyjne, a myślę sobie, że to będzie dla nich po prostu atrakcyjne. Ale jak się ma aż tyle nakrętek z różnymi działaniami, to co można zrobić? Ja myślę sobie, że tutaj możemy też szereg jakichś działań matematycznych zastosować. Myślę sobie, że możemy się podzielić na zespoły. Tata zbiera nakrętki, w których wynik to liczba 5. Mama zbiera nakrętki, w których wynik to liczba 8. Ja zbieram nakrętki, w których wynik to liczba 2. Okej, komu się uda? A później sprawdźmy na czas, kto najlepiej to robi, komu najsprawniej to idzie. Wykorzystywanie nakrętek, wykorzystywanie pudełek, które nam zostają, to jest fajny sposób pokazania dzieciakom na też działania eko, ale też na kreatywne wykorzystywanie przedmiotów, które standardowo służą do czegoś innego. Bo gdybym chciała jeszcze te nakrętki kolorowe wykorzystać do czegoś innego, to zobaczcie, z jednej strony mam działania, ale gdybym odwróciła to do góry nogami, to miałabym czyste pole, czyli miałabym tak, sam kolor
i tutaj mogłabym fajnie zadziałać z kolorami, układając sudoku bądź też inne, bądź też wykorzystując nakrętki jako pionki. Ale również mogłabym w tę drugą stronę wykorzystać na przykład do zabawy kółka i krzyżyk. Ta druga strona tej nakrętki jest samym kolorem, więc albo tam mogę włożyć już inne znaczenie, inny symbol, bądź też wykorzystać sam kolor. Zachęcam do takiego niestandardowego wykorzystywania rzeczy, które macie w domu. No dobrze, słuchajcie, to jak już jesteśmy przy jakichś ekodziałaniach, to ja zapraszam do ekoplastycznych działań. Jestem fanką takich działań. Ja myślę sobie, że pokazywanie dzieciom, że pokazywanie idei upcyklingu i pokazywanie, że z tych rzeczy niepotrzebnych, tak zwanych śmieciowych, można zrobić nowe przedmioty, bardzo fajne i takie moje, takie naznaczone moją osobą, moim charakterem, jest niebywale ważne. Mamy tutaj 4 butelki, 2 przycięte bardziej i 2 przycięte mniej. Sklejone po 2, oklejone filcem, przyklejone najlepiej, do tego się sprawdza klej na gorąco, pokazuje, że można zrobić swój fajny przybornik szkolny. Tam można fajne rzeczy powrzucać. I zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tu zamiast filcu można użyć każdego innego plastycznego materiału. Dzieciaki mogą ozdobić swoje przyborniki w swój cudowny sposób, w taki, jaki by sobie chciały, z elementami, które lubią, z bohaterami, których są fanami. Podobne również w tym duchu jest jeszcze kolejny przybornik. Ja nawet taki przybornik mam przy sobie, zobaczcie, o. Jest to butelka po mleku, ścięta w tej części, tutaj przyda się ręka dorosłego, wycięta tutaj ta część i zobaczcie, super fajnie funkcjonuje. Też jako taki przybornik, w którym można powrzucać różne rzeczy. Niby bałagan, a jednak taki bałagan, który kontrolujemy. Położenie sobie kilku takich buteleczek, przyborników. Fajnie wygląda na biurku, fajnie wygląda na parapecie, przy biurku dziecka. A dodatkowo znowu można wykorzystać plastyczne talenty dziecka i go zagospodarować ten wolny czas, który teraz spędza w domu, na wykonanie na przykład takiego fajnego przybornika. Ja kiedyś to podejrzałam w pewnym muzeum. W tym muzeum, gdy poszłam razem z dziećmi, korzystaliśmy właśnie z kredek, które były schowane w tym przyborniku. Czym prędzej przechwyciłam ten pomysł i zrobiłam sobie dokładnie takie same w domu. Są super. Uwielbiam takie rzeczy i polecam. No dobrze, słuchajcie, ja nie wiem, czy w ogóle tutaj są jakieś dzieci. Czy są tylko dorośli, czy są dzieci? Halo, halo, dzieci. Czy jest jakieś dziecko? Jest Adaś, super. A dziecko pyta, co to łódka. I Wojtek jest, świetnie. I takie wewnętrzne dziecko, super. Słuchajcie, to kto jest wewnętrznym dzieckiem? I takim dzieckiem niekoniecznie wewnętrznym, to może teraz zostać, a ci, którzy czują się tylko i wyłącznie dorosłymi i z dzieckiem niewiele mają wspólnego, mogą odejść od komputera na 2-3 minuty. Bo chcemy wystraszyć rodziców i żeby nie ma nic fajnego, jak wiecie, wystraszony rodzic, taki złapany znienacka, wystraszony czymś, dotknięciem, obrazkiem, czymkolwiek. To teraz słuchajcie, rodzice, żegnamy was na chwilę, a dzieci zostają, gdyż, moje drogie dzieci, słuchajcie, czym prędzej przygotujcie sobie czystą kartkę papieru, o, już pokazuję, tak, i coś do malowania. Nawet może być jeden flamaster, jedna kredka, cokolwiek.
Zrobimy kartkę taką, którą przestraszymy rodziców. Tylko nic nie mówcie. To będzie tajemnica między nami. Wiecie, sekret. Top secret. Ok? Dobra. To daję wam kilka sekund na to i zaraz zaczynamy. Super. Jagusia już przyszła. Fajnie. Dobra, słuchajcie, co wy na to, żeby dzisiaj zrobić kartkę, która fajnie wygląda, prawda? To jest taki milutki, zieloniutki, sympatyczny misio, ale sympatyczny, zieloniutki misio z nienacka okazuje się być wow, strasznym misiem o wielkich zębach. Zobaczcie, hyc, oj, nawet aż mi wypadła, hyc. Hyc. Albo jeszcze inna. Hyc. No. To jest taka paszcza otwarta. Słuchajcie, chcecie zrobić taką kartkę, ją się robi naprawdę szybko, to ja już wam mówię jak. Uwaga, bierzemy kartkę i składamy ją na połowę w ten sposób. O tak, jeszcze raz pokazuję. Super. Mamy kartkę złożoną na pół. A teraz uwaga. Tę jedną kartkę, zobaczcie, tę połowę, składamy jeszcze na połowę, biorąc tutaj tę część do środka, w kierunku środka, zakładamy ładnie, ja sobie tutaj wezmę tak na kartkę, hyc, żeby mieć, o zobaczcie, ja wam pokażę z tej strony tak, a z tej strony to wygląda tak. O, o, o. I nasza kartka będzie, słuchajcie, o tak funkcjonowała. Czyli mamy tutaj tę część na dole, a tę część na górze. Ta część, która jest zakryta, to będzie tą straszną częścią, którą będziemy rozwijać, gdy będziemy chcieli wystraszyć rodziców. A ta część będzie tą taką łagodną, udającą, że w ogóle jest fajna, miła i sympatyczna. No dobrze, to zaczynamy. Weź do ręki jakiś flamaster, kredkę, cokolwiek. Ja biorę sobie o taki niebieski flamaster i spróbuję narysować. Zobaczcie, spróbujmy narysować o taką sympatyczną buźkę. Czyli ciągle jesteśmy w tej części, zobaczcie, że tutaj ta część jest złożona. O, narysujemy sobie taką buźkę. Ok, to ja sobie teraz szybciutko też narysuję taką. Taką straszną buźkę, hyc, oko, ona jeszcze nie jest taka wcale straszna, ona jest na razie sympatyczna. Dobrze, moja, słuchajcie, wygląda tak, o. Zobaczcie, że jak rozłożymy tę część, ona jest jeszcze pusta, to jest ta groźna część, którą wystraszymy rodziców. Dobrze, czy wy już macie, słuchajcie, możemy przejść dalej, dajcie znać. Super. Widzę, że już, to słuchajcie, przechodzimy dalej. Zobaczcie. Otwieramy tę część i teraz musimy dorysować tę groźną część, połączyć ze sobą te elementy i dorysować zęby. To zaczynamy. Zobaczcie. I teraz moja sympatyczna niebieska kuleczka po otwarciu, wow, ma ogromną paszczę. I teraz
jak narysujecie już taką sympatyczną, fajną kuleczkę, to jeszcze teraz nie straszcie rodziców. Jak webinar się skończy, odłóżcie ją sobie z boku, nie pokazujcie im. Jak skończycie, zaproście rodziców teraz przed komputer, niech wracają, nic im nie, wiecie, między nami jest umowa, nic im nie mówicie. Karteczkę sobie odkładacie tutaj obok komputera i w ogóle udajecie, że w ogóle fajnie jest wieczór dzisiaj. W ogóle, o, ta pani Agnieszka to nawet taka sympatyczna jest, takie fajne obrazki pokazuje. I dopiero później, znienacka, jak już się skończy webinar, to wystraszycie ich. Dobra, jesteśmy umówieni. Okej, słuchajcie, przechodzimy dalej. Co jeszcze można zrobić w domu? Można na przykład poszukać skarbów. Co do tego jest potrzebne? Jest potrzebny skarb, mapa, mama i tata. Jak macie to w domu, to już macie wszystko, co jest potrzebne do dobrej zabawy. Co będzie naszym skarbem? Nie wiem, możemy to sobie pomyśleć i wspólnie ustalić. Wybierzmy sobie punkt wyjściowy, to będzie taki X na naszej mapie, tak jak na naszej mapie jest X, czyli start, z którego ruszymy w poszukiwaniu naszego skarbu. Ja myślę sobie, że najlepiej w tej roli, w chowaniu skarbów i w tworzeniu mapy do poszukiwania tego skarbu, odnajdzie się dziecko. Słuchajcie, wiecie, to i będzie dla was czas fajnej eksploracji. Ustalcie wspólnie, co jest waszym skarbem. Dziecko chowa ten skarb, tylko jego w wiadomym miejscu, a następnie tworzy mapę. Nie wiem, jak bardzo precyzyjną, jak bardzo dokładną, nie mam pojęcia. To dziecko jest autorem tej mapy, a ty, drogi rodzicu, masz za zadanie odszyfrować i odnaleźć skarb. Później możecie się zamienić rolami. Poszukiwanie skarbów jest naprawdę fajną zabawą. Myślę, że wam się spodoba. No dobrze. Skoro już znaleźliśmy skarb, w ogóle schowaliśmy ten skarb i udało nam się odnaleźć i wszyscy się cieszą, bo skarb został odnaleziony, to można sobie stworzyć, już jak robiliśmy wcześniej nasze buźki, to też zrobić taką domową strefę makerską, gdzie na przykład stworzymy, zobaczcie, ja mam tutaj, stworzyłam sobie ostatnio, z takiego kubeczka, o, kubeczek, balon i tylko to nam wystarczy naprawdę. I coś lekkiego, może być piłeczka ping-pongowa, ale równie dobrze może się nam przydać ten wcześniej, ta wcześniej mówiona nakrętka. Zobaczcie, nie wiem, czy mi się to uda, ja to robiłam, nie ukrywam, zrobiliśmy sobie rozgrywki rodzinne, byłam w tym najsłabsza, dlatego jak mi się teraz nie uda, to wybaczcie. Wiecie, to taka wyrzutnia, jak pociągniesz sobie tutaj balon na dole, to ci ten... O, och, nie udało mi się tego złapać, tak myślałam, że będzie, ale zadanie polega na tym, żeby wiecie, jak to wystrzeli, jak wrzucimy piłeczkę i wystrzelimy tą piłeczką, żeby tę piłeczkę z powrotem złapać w ten kubek. Ja już wam powiem, jak to zrobić, to jest mega proste, a naprawdę daje fajną zabawę na różne rozgrywki rodzinne. Potrzebujesz tylko kubeczka, w którym wytniesz dziurę. I to powinni zrobić rodzice. Jak już masz taki kubeczek, to przygotuj sobie balon. Balon zawiąż tutaj sobie na supełek, a tutaj odetnij końcówkę balona. O tak, chyc, zobacz. Będziesz miał taką dziurę i dobrze, bo ta dziura jest ci potrzebna do tego, żeby balon założyć na kubek. Założysz na kubek. Najlepiej ten balon jeszcze przykleić taśmą klejącą, żeby balon nie spadał. I słuchajcie, finalnie to wygląda tak. Mega prosta zabawka z mega fajnym potencjałem. Gra zręcznościowa, rozgrywki rodzinne, ruch i w ogóle sporo zabawy i trochę rywalizacji. Będzie dobrze. No dobra, skoro już mamy i skarby, i wyrzutnię, było już trochę ruchu, no to czas na ruch. Trochę większy? Trochę więcej? Znacie zabawę rodzinna stonoga? Zabawa to polega na tym, że na przykład tata z dzieckiem stają sobie, albo mama z dzieckiem, rodzic z dzieckiem, stają obok siebie tak, żeby noga lewa rodzica
stykała się z lewą nogą dziecka. Jak już tak jest, to wtedy zawiązują obie nogi, przewiązują tak, żeby stworzyć jedną nogę, czyli generalnie jest trudno. I zadanie polega na tym, aby w takiej rodzinnej stonodze przejść na przykład z kuchni do łazienki i się nie przewrócić, i się nie uderzyć o nic. Wiecie, jakie to jest trudne? Spiszcie sobie po tym webinarze dzisiejszym te wszystkie pomysły, które najbardziej Wam się podobały i spróbujcie pomyśleć, kiedy, którą zabawę moglibyście wykorzystać. Spróbujcie w tej rodzinnej stonodze przejść, jeśli mieszkasz w bloku, przejść przez korytarz, uda Ci się. Spróbuj w tej rodzinnej stonodze przejść z jednego pomieszczenia do drugiego. Uda Ci się. Zobaczycie, jak ważna jest współpraca. I okazuje się, że przejście tylko na trzech nogach wcale nie jest takie proste. Jedna noga jeszcze by się przydała jednak. Berek, cukierek, kto pamięta tę zabawę? Gdy spędzam tyle czasu w domu, a na wyjścia na podwórko może nie mamy tak dużo możliwości, żeby wyjść na zewnątrz, to czasami po prostu bawimy się w domu. Berek cukierek to nic innego jak taka stara gra w berka. Ale berek cukierek polega na tym, że musimy dotknąć jakiegoś koloru w domu, na przykład berek cukierek koloru żółtego. Dziecko ucieka, szuka jakiegoś koloru żółtego, musi go dotknąć, w tym czasie rodzic go goni i jak go dogoni, zanim dziecko dotknie koloru żółtego, to berkiem jest dziecko. Fajna zabawa, uczy spostrzegawczości, nagle się okazuje, że w naszym domu jakiś jeden kolor jest dominujący, a jakiegoś koloru w ogóle nie ma. Może pomyślmy o zmianie wystroju mieszkania. Współpraca na linie. Fajna zabawa, kiedy po prostu masz taśmę malarską i rozklejasz, nie wiem, takie 2 metry taśmy malarskiej na podłodze. Przyklejasz, ona się bardzo łatwo odkleja, schodzi, więc nie będzie żadnych problemów z klejem, który gdzieś tam by został. I słuchajcie, zabawa polega na tym, że rodzic staje na tej linii z jednej strony, dziecko z drugiej strony i idą do siebie. W pewnym momencie będą musieli się wyminąć, ale muszą się wyminąć tak, żeby nie spaść z tej liny, żeby nie zejść z tej liny, bo poza tą liną na przykład jest morze. I jak wpadniesz do tego morza, ojej, ja bym nie chciała wpaść do tego morza. Więc próbujemy robić wszystko i wyminąć się w taki sposób, aby bezpiecznie po linie wrócić nas na miejsca przeciwnika w cudzysłowie, czyli na to miejsce, gdzie wcześniej stał rodzic bądź też dziecko. Fajna zabawa. No i tak, tor przeszkód. Pewnie będzie sporo bałaganu, oczywiście, że tak, ale myślę sobie, że od czasu do czasu warto na ten bałagan pozwolić. Bo fajnie jest zobaczyć, w jak kreatywny i fajny sposób dzieciaki wykorzystują to, co mamy w domu, budując tory przeszkód i nadając im jakieś znaczenie. Czyli jak przebiegniesz, staniesz wokół stołka albo przebiegniesz obok stołka, to masz wykonać 5 przysiadów. No i nadajemy znaczenie danemu meblowi, co się wydarzy, gdy tam przebiegniemy, gdy tam staniemy, co się wydarzy przy danej, nie wiem, szarfie, kromce chleba, kostce, czymkolwiek innym. Ja już tak patrzę, co mam na stole i to mi przychodzi do głowy, a mam tutaj sporo, naprawdę. Ja myślę sobie też, że bardzo fajnym pomysłem jest wspólna na przykład tabata. Teraz, gdy nie możemy chodzić na fitness ani na siłownię, fajnie jest zaproponować dziecku udział w zabawie ruchowej, ale w takiej, w której my również weźmiemy udział jako dorośli. Wrzuciłam tutaj źródło
Puszczę Wam fragment dosłownie. Zobaczcie, jak ten filmik wygląda. Ja jeszcze pracując w szkole wykorzystywałam często ten filmik przy różnych przerwach śródlekcyjnych. Naprawdę da się. Och, ale widzę, że mi chyba tutaj to zniknęło, mi się nie załadowało, więc chyba Wam tego nie puszczę. Ale zachęcam do tego, jak wpiszecie Tabata Song, pojawi Wam się taki pięciominutowy filmik. Pięciominutowy filmik, może jeszcze się uda, dobrze. Fajnych pięć minut intensywnej zabawy ruchowej, takiej, z której skorzysta i dorosły, i dziecko. I naprawdę można się namęczyć przy tym. Dobrze, to tutaj pracujemy, być może nam się uda jeszcze to otworzyć, ale ponieważ mamy już bardzo mało czasu, to ja jeszcze na koniec chciałabym pokazać coś, w czym możemy z dzieciakami być, jeśli chodzi o kilka aplikacji, które Wam przygotowałam, o bycie w cyfrowym świecie. Wrzuciłam tutaj cztery aplikacje. Ja myślę sobie, że warto je mieć na swoim tablecie. Mówię tutaj o dziecku. Matematyczny pojedynek w parze to jest taka fajna aplikacja, kiedy po pierwsze uczymy się matematyki w takim zakresie, w jakim sobie w danej aplikacji zaznaczymy. Może to być na przykład tylko dodawanie, ale wiecie, ta plansza jest podzielona na dwa, czyli jestem z jednej strony ja, a z drugiej strony mój syn. Pokazują się działania i są trzy możliwe odpowiedzi. Jak najszybciej muszę uderzyć w poprawną odpowiedź, tak? Poprawną odpowiedź, dokładnie tak. I teraz tak, to jest w jakimś tam czasie wszystko. Ostatecznie pokazuje nam, kto zwyciężył, czyli jest jakaś rywalizacja, komu się udało szybciej i poprawniej uderzyć w poprawną, uderzyć we właściwą odpowiedź. Fajna matematyka z użyciem aplikacji, polecam. Pixej, słuchajcie, jak macie swoje jakieś zdjęcia i na przykład chcielibyście przesłać informację babci bądź też dziadkowi, z którym teraz nie możecie się spotkać, a tęsknicie, o widzę, że już jest link do filmu, to za chwileczkę, to słuchajcie, skorzystajcie z takiej aplikacji, która się nazywa Pixej. Tam możecie w swoje zdjęcie, które macie w telefonie, włożyć na przykład taki dymek komiksowy i napisać do babci kilka miłych słów. Takie zdjęcie możecie wysłać jej. Myślę sobie, że będzie bardzo zadowolona i będzie jej bardzo miło i się ucieszy. Kolejna aplikacja Logic Peak. Są to zadania, które uczą logicznego myślenia. Mózg lubi takie myślenie. Fajnie jest, te zadania będą i dla rodzica, i dla dziecka. Warto mieć tę aplikację też na tablecie swoim. No i Quiver, dla tych, co lubią kolorować i lubią rozszerzoną rzeczywistość. Fajna zabawa, bo wiecie, nagle ożywa nam obrazek, nagle samochód, który namalowaliśmy, zaczyna poruszać się po drodze, zaczyna wydawać dźwięki, zaczyna świecić światłami. Fajna zabawa, polecam. No dobrze, i ja widzę, że tutaj udało nam się wrzucić filmik z Tabatą, to spróbujemy. Ach. No nie wiem. Dobra. To ja już sobie na razie ten filmik daruję, on tutaj będzie funkcjonował jako link dla chętnych do zerknięcia i do ściągnięcia, do obejrzenia. My powoli już się kończymy, godzina 19. Serdecznie dziękuję za tę godzinę ze mną. Mam nadzieję, że kilka zabaw, które dzisiaj Wam pokazałam, wykorzystacie i fajnie spędzicie ten wolny czas z dzieckiem. Ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę udanego wspólnego czasu. Pa!